Od czasu pierwszego, wyemitowanego 25 lat temu odcinka, serial animowany The Simpsons autorstwa Matta Groeninga przedstawił niezliczoną ilość historii, a wielokrotnie udało mu się nawet w dziwnych okolicznościach przewidzieć przyszłe wydarzenia. Fani serialu od dawna mogą obserwować przykłady proroctw, od ataków terrorystycznych, po wyniki wyborów prezydenckich i przypadki korupcji. Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych wierzą, że scenarzyści serialu naprawdę potrafią przewidywać przyszłość. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy te przepowiednie. W wyemitowanym w 1997 roku odcinku pod tytułem Nowy Jork kontra Homer Simpson, Simpsonowie wybierają się na wycieczkę do Nowego Jorku, dostając się do miasta za pomocą absurdalnie taniego, kosztującego $9 biletu autobusowego. Jednakże broszurka, którą trzyma Lisa, zawiera napis 9-11 z dwoma wieżami reprezentującymi liczbę 11. Bill Oakley, który w momencie emisji odcinka był producentem wykonawczym Simpsonów, stwierdził, że był to zaledwie zbieg okoliczności. Oakley tak to skomentował. Zdecydowaliśmy się na cenę w wysokości $9, jako że była ona kosmicznie niska. Przyznaję jednak, że to trochę przerażające. W wyemitowanym ponad 16 lat temu odcinku zatytułowanym Bard do przyszłości dowiadujemy się, że amerykańskie społeczeństwo dla absurdu wybrało Donalda Trumpa na prezydenta. Biznesmen pozostawił po sobie rozpadający się kraj, a Lisa Simpson wygrywa następne wybory z zadaniem cofnięcia szkód. 19 czerwca 2016 Trump oficjalnie otrzymał nominację Partii Republikańskiej i stał się jednym z dwóch głównych kandydatów w wyborach prezydenckich. Możliwość wyłonienia prezydenta Trumpa jest przerażająco wysoka. YouTuber o nazwie The Controversy 7 mówi, iż wierzy w to, że scenarzyści musieli mieć dostęp do jakichś kanałów informacji. Jednakże zdaniem autora odcinka, Dana Greeneya, potencjalna prezydentura Trumpa wydawała się logicznym krokiem tuż przed upadkiem na dno. Pomysł został poparty, bo zgadzał się z wizją Ameryki popadającej w obłęd. W wywiadzie dla Hollywood Reporter powiedział, że Simpsonowie zawsze prezentowali amerykańską kulturę w wyolbrzymiony sposób, a Trump jest całkowitym spełnieniem tych założeń. Wskazuje na to, że był to zaledwie dziwny zbieg okoliczności, a nie ostrzeżenie. Jednak Simpsonowie przewidzieli nie tylko tragiczne wydarzenia i kandydatów na prezydenta, ale także aferę korupcyjną w FIFA. W odcinku 546, wyemitowanym w 2014, członek federacji zostaje aresztowany przez władze amerykańskie w związku z korupcją. Rok później, już w prawdziwej rzeczywistości, FBI postawiło zarzuty korupcyjne 14 osobom w związku z dochodzeniem prowadzonym w FIFA. Skandal zaowocował rezygnacją Sepa Blattera, długoletniego przewodniczącego federacji, w czerwcu 2015. Fani, którzy lubią myśleć, że jest to kolejny przykład proroctwa w Simpsonach, zapominają jednak, że plotki o korupcji w FIFA były w cyrkulacji lata przed emisją odcinka, a każdy z nich tworzony jest przez 9 miesięcy. W Simpsonach więc pomysł ten wyłonił się 2 lata po pierwszych zarzutach stawianych publicznie urzędnikom FIFA. Od swojego debiutu 17 grudnia 1989 serial wielokrotnie zawierał sobie odcinki w dziwny sposób przewidujące przyszłość. Twórcy twierdzą, że jest to po prostu szczęśliwy traf. Nie mają żadnych specjalnych mocy ani kontaktów. Tim Long, jeden ze scenarzystów, powiedział: po prostu przewidujemy wszystko, tylko czasem błędnie. W dodatku serial nigdy nie był łatwiej dostępny, więc jeśli ludzie chcą go analizować, teraz z pewnością mogą to robić. Znacie jakieś teorie spiskowe związane z kreskówkami? Piszcie koniecznie je w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam Was do kliknięcia tutaj, żeby usłyszeć o symbolach Illuminati, jakie możecie znaleźć w życiu codziennym, a także popkulturze. Ja się z Wami żegnam, a my widzimy się już za tydzień. Wtedy poznamy więcej niewygodnej prawdy.